Cóż to był za tydzień? Bez Ligi Mistrzów, a i tak jeden z najciekawszych w ostatnich latach. Działo się naprawdę wiele, ale nie o wszystkim będziemy mówić. Nie będziemy mówić o tym, że Liverpool cudem wydawałoby się w samej końcówce wygrał z Aston Villą. Nie będziemy mówić o tym, że Manchester City bardzo męczył się z Southamptonem u siebie. Tym samym Soton, które dostało 9-0 w ostatniej kolejce. Nie będziemy mówić o idealnym meczu Bayernu, czyli takim, w którym Bawarczycy dostali w cymbał i jednocześnie Lewandowski strzelił ładnego zresztą gola. Nie będziemy o tych rzeczach mówić, ale myślę, że warto było odnotować to, że takie rzeczy miały miejsce. Bo to coś, co to nieodzowne elementy tego, że ten tydzień był naprawdę wyjątkowy. Hej, ten film porusza bardzo wiele różnych, niekoniecznie powiązanych ze sobą tematów. Jeżeli nie każdy z nich Ciebie interesuje, to zapraszam do komentarza, który jest przypięty pod tym filmem. Znajdziesz tam interaktywny spis treści. O meczu Bayernu nie będziemy mówić, będziemy mówić natomiast o Niko Kovaczu, który stracił swoją posadę, przestał być trenerem ekipy z Bawarii, no i szukamy następcy. Gdybyście zapytali mnie, kogo widziałbym na tym stanowisku, no to w oczywisty sposób najchętniej na Allianz Arena zobaczyłbym José Mourinho, bo w tym kontekście José Mourinho byłby trenerem klubu, którego nie lubię, a Bayern miałby trenera, którego nie lubię. No układ idealny, nikt niewinny by tutaj mojej niechęci nie cierpiał, a wiadomo, że to jest rzecz koszmarna. Problem polega na tym, że na ten moment niewiele wskazuje na to, że akurat Portugalczyk zawita w południowe regiony Niemiec. Bardzo głośno jest na temat Erika ten Haga. No i to już mi się trochę mniej podoba. Podoba mi się to mniej, bo nie kojarzę, żebym kiedykolwiek jakiemukolwiek trenerowi w Amsterdamie ufał tak bardzo, jak właśnie łysemu Holendrowi. No i utrata tego dżentelmena byłaby no bardzo, ale to bardzo bolesna. A najgorsze jest to, że nie można tego wykluczyć. Nie można tego wykluczyć, bo Ajax nie jest klubem, który jakoś bardzo mocno utrudniałby odejście czy to piłkarzom, czy jakimkolwiek działaczom. Ajax nie może sobie na to pozwolić. Oczywiście wiadomo, że Liga Holenderska no to nie jest Bundesliga, o lidze hiszpańskiej czy angielskiej nie wspominając, ale trzeba też pamiętać, że Ajax no, bazuje na tym, że skupuje talenty, stara się walczyć o najzdolniejszych piłkarzy z całego świata. I żeby mieć jakiekolwiek szanse na to, żeby takich rokujących zawodników do siebie ściągnąć, wyszkolić ich, a potem sprzedać za jakieś chore pieniądze, no to pasowałoby nie mieć wizerunku miejsca, z którego trudno odejść, nie? Bo to jest słaby argument później, żeby takiego czy innego młodzika przekonywać. Trenerów też to dotyczy. Także jestem przekonany, że jeżeli przyszedłby Bayern i Erik ten Hag uznałby, tak, już teraz w tym momencie chcę odejść, to dałoby się to zrobić. Nie widzę powodu, dla którego tak miałoby się nie stać. Nie byłbym z tego faktu zadowolony, uznałbym to za błąd w tym konkretnym przypadku, ale to nie jest kwestia moich opinii na temat słuszności takiego działania, to jest kwestia tego, jak faktycznie będzie. No a tak to sobie wyobrażam. Mam jednak nadzieję, że Erik ten Hag do końca sezonu przynajmniej zostanie w Amsterdamie. Mam taką nadzieję, bo wierzę w to, że nie będzie chciał zostawić tej ekipy, którą prowadzi teraz. Ekipy, która daje duże bardzo szanse na to, że zdobędzie tytuł mistrza Holandii. Mam też nadzieję, że ten chlew, który, wybaczcie określenie, jest teraz w Monachium, no, że nie chciałby tego przejmować na tym etapie sezonu i jakoś tam się strasznie z tym wszystkim męczyć. Mam też nadzieję, że to, że w czerwcu podpisywał kontrakt z klubem nowy, no, że sprawi to, że nie będzie chciał tak szybko się ze swoim aktualnym pracodawcą pożegnać. No, to są takie rzeczy, które sprawiają, że no, wydaje mi się, że jednak zostanie w Amsterdamie Erik.
No ale jeżeli się okaże, że przyjdzie Bayern i powie: hej, panie Ten Hag, przychodzisz do nas albo teraz, albo nigdy, no to Holender, który, jak pewnie wszyscy wiecie, trenował kiedyś rezerwy Bayernu i który ma jakieś tam sympatie związane z ekipą z Bawarii, no to zakładam, żeby się o to coś takiego pokusił. Jeżeli chodzi o inne wielkie nazwiska, wielkie, no jakieś sensowne, dotyczące Bayernu, przewijające się gdzieś tam, no to co? Mamy Wengera, którego raczej bym nie rozpatrywał, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że chciałby tylko do końca roku ekipę przejąć. To jest raz, dwa, że nie wierzę, żeby Bayern ni stąd, ni zowąd faceta, który ma taką przerwę w prowadzeniu piłki i który większość końcówki w Arsenalu no nie była jakaś super, nie sądzę, żeby kogoś takiego chcieli zaangażować. Allegri wydaje się być kolesiem, który będzie chciał iść do Anglii. No i jest jeszcze ten wymarzony przeze mnie Mourinho, no ale umówmy się, Mourinho to jest taki koleś, który domaga się naprawdę silnej władzy w klubie, decydującej pozycji. Coś mi się wydaje, że tam w Bawarii niekoniecznie chcieliby mu coś takiego dać. Ale hej, może jakieś nazwisko ciekawe mi umyka, a może będziecie w stanie kogoś podpowiedzieć albo zasugerować mi, że hej, nie martw się o tego swojego Ten Haga, bo na pewno Bayern weźmie kogoś innego i to już teraz. To komentarze są do waszej dyspozycji, tak samo jak w każdym innym temacie, który dzisiaj zostanie poruszony, a ten film dzisiaj taki dosyć długi. Bayern jest jednym z ponad 20 klubów, które obserwują, monitorują postępy piłkarza Red Bulla Salzburg, napastnika Erlinga Brauta Haalanda. Salzburg oczekuje, że będzie w stanie dostać za Haalanda więcej niż 60 milionów euro latem. Nie wiem, czy faktycznie do Bayernu koleś pójdzie, nie wiem, czy jest aż taki dobry, jak wszyscy twierdzą, bo tak się złożyło, że żadnego spotkania jego nie widziałem. Gole fajne, ale wydaje mi się, że to też jest trochę nierozsądne na tej podstawie oceniać potencjał piłkarza. No w każdym razie pojawiło się trochę głosów, że hahaha, 60 baniek za kolesia, który ma 19 lat, gra w amatorskiej lidze i raptem 3 mecze zagrał w Lidze Mistrzów, co to ma być? No, moim zdaniem to ma być rynek, taki jak jest teraz. Zupełnie mnie nie dziwi to, że taka cena. Z kilku względów, no bo hej, Frenkie de Jong poszedł za 75 milionów i to może wzrosnąć jeszcze do Barcelony. I czy Frenkie de Jong tak, w tak wielu więcej meczach się pokazał? No już wiecie, nie wchodzimy w jakieś głębsze analizy i typ piłkarza i tak dalej, ale no Frenkie de Jong nie zagrał dużo więcej w Lidze Mistrzów od Haalanda. Jeden sezon się w tych rozgrywkach prezentował. Nie zawsze był fantastyczny. Czasami był dobry, czasami bardzo dobry, wybitny. No załóżmy, że na Bernabeu i w Turynie. Chyba tylko te dwa spotkania uznałbym za wybitne w wykonaniu Holendra w Lidze Mistrzów w koszulce Ajaxu. I no idąc tym tokiem rozumowania, to też nielogiczna cena, no bo liga holenderska, to umówmy się, też nie jest liga, którą fani Premier League na przykład mogliby uważać za jakieś poważne rozgrywki. No, także tutaj mamy punkt odniesienia, to jest raz, a dwa, że trzeba pamiętać, że ci najwięksi piłkarze gwarantujący jakość są w zasadzie nie do kupienia aktualnie, bo nawet jeżeli zapłaci się za nich, nie wiem, 300 milionów euro, no to co z tymi pieniędzmi zrobić, jeżeli jest się, nie wiem, na przykład jakimś Bayernem i no, co zrobią z tymi pieniędzmi, które by dostali za Lewandowskiego? No nie kupią lepszego piłkarza. W związku z tym, że nie da się kupić tych najlepszych, no to piłkarze z tych mniejszych klubów drożeją. Także nic dziwnego tutaj nie widzę.
I tak jak mówię, nie zamierzam się nad Alandem jakoś tam rozwodzić, nie oglądałem go, ale nie dziwi mnie to, że chłopak, o którym jest tak głośno, że tego typu kwoty wokół niego się pojawiają, zwłaszcza, że Salzburg no, nie jest jakimś wyjątkowo biednym klubem, jest to ekipa, która problemów finansowych zdaje się nie ma. Wydaje mi się, że te pojedyncze, mam nadzieję, głosy oburzenia związane z tego typu doniesieniami, to cóż, to jest kwestia tylko i wyłącznie tego, że nie wszyscy się jeszcze przyzwyczaili do tego, że ceny tak galopują. Real dosyć gładko rozprawił się z Leganés i sprawił gościom manitę. Nareszcie, chciałoby się powiedzieć, nareszcie Real Madrid całe spotkanie były w stanie zdominować, wygrać do zera wysoko z niżej notowanym rywalem. Krótko mówiąc, zrobić to, czego się od królewskich oczekuje. Naprawdę dawno nie było czegoś takiego, żeby sprano kogoś mniejszego. Bardzo się cieszę, że w końcu miało to miejsce. I oczywiście Leganés to nie jest ekipa, która byłaby w jakikolwiek sposób poważna. Nie jest to ekipa, która w jakikolwiek sposób mogłaby aspirować do czegoś więcej niż walka o utrzymanie. Ale nawet z takimi rywalami Real od dłuższego czasu ma problemy i nawet jeżeli wygrywał wyraźnie, w sensie wyraźnie wynikiem, no to przebieg spotkań no miał nerwowe momenty. A tutaj dosyć szybkie prowadzenie, dosyć pewne prowadzenie gry, kontrola, dominacja, no coś czego w końcu nam Real Zizu dostarczył. Nie można oczywiście wykluczyć tego, że przeniesiony klasyk, a w związku z tym dłuższy czas na odpoczynek dla Realu, dla Barcelony, która wysoko wygrała też swoją drogą, no że mógł zrobić trochę różnicę, ale czy aż tak wielką różnicę? Trzeba pamiętać, że Leganés nie grało w Europie, Real jak najbardziej w Europie grał i podniósł ważne zwycięstwo z Galatą. Może to w jakiś tam sposób nieco równoważy te dysproporcje pomiędzy czasem na odpoczynek, jaki miał Real i Leganés. Jeżeli chodzi o ten mecz, no to fajnie jest widzieć, że w Realu są takie stałe punkty odniesienia piłkarze, którzy w zasadzie zawsze prezentują się spoko. No bo kolejny raz dobrze zagrał Benzema, no i fajnie, że dostał tego karnego, bo gol mu się w tym spotkaniu należał jak psu buda. Kroos znowu naprawdę bardzo, ale to bardzo solidny występ, kluczowa postać dla tego, co Blancos robią na boisku. Casemiro to samo. I cieszy to, tak, że ci piłkarze od początku sezonu i nadal są w stanie no, grać na oczekiwanym od nich poziomie. Co do reszty, no to jest to jakiś tam sinusoida formy ma miejsce. Ale o sinusoidzie nie możemy na pewno mówić w kontekście Rodrygo, bo zagrał drugi kolejny mecz w wyjściowym składzie i znowu pokazał, że no, jest futbolowym mędrcem w porównaniu do Viniciusa. Te porównania mogą już zaczynać nudzić powoli, te nawiązania do juniora w kontekście Rodrygo właśnie. Ale no, są nieuniknione. Jeden i drugi gra na boku ataku, jeden i drugi jest z Brazylii, jeden i drugi kosztował dużo pieniędzy. No, z tego bezpośredniego porównania to Rodrygo właśnie wypada dużo lepiej. Strzelił gola, krótko mówiąc, z jego gry są liczby, nie tylko wiatr, co jest dosyć ważne w piłce nożnej, nawet jeżeli mam podejście takie, że no, spektakl jest dla mnie bardzo ważny. No i nie irytuje w zasadzie niczym, nawet jeżeli traci piłki, znowu z Leganés miało to miejsce, no to nie ma takiego wrażenia, że należałoby się puknąć w głowę, że Jezus Maria, cymbale, coś ty narobił. Nie, to akurat często są sytuacje, w których można wybaczyć, że widać sens, dla którego znaczenie, jakie chciał nadać akcji piłkarz. I wspomniałem już o tym, ale należy to jeszcze raz powiedzieć, Leganés to nie jest mocny przeciwnik. Jestem przekonany, że bramka na przykład na 2-0 no nie miała prawa paść z jakimkolwiek innym rywalem, z rywalem na jakimkolwiek poziomie. No, to jak tam się obrona zachowała, to był skandal po prostu.
Ale z drugiej strony, Real od dawna nie potrafił wykorzystywać takich sytuacji, od dawna nie potrafił wykorzystywać w efektowny sposób naprawdę wielkiej słabości rywala. No, cieszy niezmiernie i jaduje serce moje to, że to się udało. No i mam nadzieję, że to nie jest tak, że Real znowu w następnym meczu będzie beznadziejny, zgodnie z prawem kalejdoskopu, który zdaje się rządzić formą Blancos w tym sezonie. No ale zobaczymy. Na pewno nie mam dodatkowych powodów do zmartwień po tej konfrontacji. Po takim meczu jak Leganés w dosyć logiczny, łatwy, sensowny sposób można przejść do dosyć ciekawego pytania, jakie dostałem. Jakby Ajax z 1/8 znowu trafił na Real, to która ekipa twoim zdaniem przeszłaby dalej? Moim zdaniem nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dlatego, że Real jest, nawet pomimo tej wygranej z Leganés, nadal zespołem niesamowicie nieprzewidywalnym, chimerycznym, a Ajax dosyć mocno się od ubiegłego sezonu zmienił. Bardzo trudno jest na tym etapie sezonu cokolwiek rokować. Myślę, że Ajaxowi jeszcze daleko jest do jakiegoś optymalnego zestawienia tego, co się dzieje w drugiej linii po utracie Frankiego de Jonga. Jeszcze trzeba poczekać na to, żeby na przykład, mam nadzieję, Radwan Marin całkowicie się wgrał w tę drużynę, żeby wrócił do występu w pierwszym składzie i żeby robił to na odpowiednim poziomie, bo na ten moment nie tylko Frankiego de Jonga brakuje, ale i również Lasse Schöna. I zakładam, że to w kontekście Duńczyka właśnie Rumun był sprowadzany. Na ten moment piłkarz ściągnięty z Belgii no nie bardzo spełnia pokładane w nim nadzieje. Zupełnie ich nie spełnia. W wywiadach jest sporo mowy na ten temat, że no w Holandii gra się szybciej, w Ajaxie zwłaszcza gra się szybciej niż w Belgii i stąd problemy z adaptacją. No, jest kilka takich rzeczy właśnie w Ajaxie, które myślę, że przy ewentualnym starciu już w fazie pucharowej byłyby bardziej dopracowane niż są w tym momencie. A i tak w tym momencie nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, nawet jeżeli ten mecz z Chelsea no nie był jakiś superancki. Tyle tylko, że ktoś na Twitterze mi zwrócił uwagę, że nie ma się czym aż tak przejmować, wystarczy sobie przypomnieć to, w jaki sposób Ajax Benfica ograł u siebie w fazie grupowej w ubiegłym sezonie. No nie było to pewne zwycięstwo, a Mazraoui w samej końcówce zapewnił wygraną mojej ukochanej ekipie, a to też nie był jakiś super strzał, był tam rykoszet i tak dalej. Krótko mówiąc, na podobnym etapie sezonu Ajax był jeszcze daleki od swojego optimum. To jeszcze nie było tak, że wszyscy na całym świecie byli rozkochani w tym, co ekipa z Arena prezentowała. No i liczę na to, że rozkwit formy Joden również przypadnie na początek roku, tak? Przynajmniej od, no tak od stycznia, lutego, że ta ekipa będzie pokazywała już swoją prawdziwą moc, prawdziwe swoje oblicze. Także trudno cokolwiek rokować w temacie Ajaxu, bo to się równie dobrze może nie udać. A co do Realu, no to jest jedna rzecz przede wszystkim, którą należy brać pod uwagę. Eden Hazard cały czas nie jest piłkarzem robiącym różnicę. Jest drobny progres niby cały czas, z Leganés były pozytywy, ale to nadal nie jest to, czego się oczekuje po piłkarzu, który kosztował trzycyfrowe miliony. Czy do stycznia już się ogarnie do tego stopnia, że będzie piłkarzem, który przypomina to, co działo się z jego udziałem w Chelsea? Myślę, że bardzo możliwe. I jeżeli miałbym w tym momencie stawiać pieniądze na to, kto z takiego starcia wyszedłby górą, to myślę, że zwłaszcza biorąc poprawkę na to, że Benzema, no Benzema w, tam akurat Ajaxowi w ubiegłym sezonie też strzelał gole, ale patrząc na to, że Kroos i Casemiro są w lepszej dyspozycji i to, że no, zakładam, że Hazard doszedłby do momentu, w którym byłby właśnie kimś więcej niż zwykłym piłkarzem, no to no, moim faworytem byłby Real Madryt. Inna sprawa, że takim faworytem Real był dla mnie też w ubiegłym sezonie, a skończyło się pięknie z punktu widzenia kibica Ajaxu. Jak już przy Ajaxie jesteśmy, no to ekipa z Amsterdam Arena wygrała na wyjeździe Spekt Zwolle
4-2. Nie był to przyjemny mecz, pomimo tego, że było już 3-0, no to trudno mi powiedzieć, czy to jest kwestia tego, że zlekceważono słabszego rywala, czy tego, że grano na Orliku, bo w Cwole jest niestety sztuczna nawierzchnia, czy może tego, że Lisandro Martinez i Donny van de Beek musieli wcześniej niż zamierzali opuszczać boisko, później również Edson Alvarez, po tym jak rozcięto mu twarz, no, musiał po tym jak wszedł na zmianę, musiał sam zostać zmieniony po przerwie. Dziwny to był mecz, ale ja przed tym spotkaniem i myślę, że bardzo wielu kibiców Jodan podzielało ten pogląd. Wychodziliśmy z założenia, że okej, to jest taki mecz z takim rywalem na takim boisku, że 3 punkty tylko się liczą, styl jest mniejszy, mniej ważny. Ważne jest tylko to, żeby udało się bez jakichś większych strat w ludziach to wszystko ogarnąć. No i wbrew temu, co powiedziałem, nawet się udało. Udało się, bo zarówno Lisandro, jak i Donny no, zeszli w momencie, w którym zaczynało być źle. W sensie, że można było zacząć mieć jakiekolwiek obawy dotyczące ich zdrowia. Także to wszystko bardziej było na wszelki wypadek i po to, żeby z Chelsea wybiec najmocniejszym składem, niż dlatego, że faktycznie koniecznie trzeba było kogoś ściągnąć. No i propsy w związku z tym dla trenera, że zareagował odpowiednio szybko. Chociaż po przerwie sztab się nie popisał, bo wszystko wskazywało na to, że Edson po tym jak tam rozcięto mu wargę będzie w stanie wrócić. Nie wiem, dobre 3-4 minuty trwało, zanim ustalono, że jednak wrócić nie będzie mógł. W międzyczasie Ajax stracił bramkę, zrobiło się 2-3. Nerwy krótko mówiąc, ale ostatecznie z happy endem. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że w kolejnym spotkaniu Dawid Neres strzela gola. Fajnie, że wrócił do swojej optymalnej formy. Fajnie, że już w tym momencie ten hak nie ma powodów, żeby z przodu nie stawiać na czwórkę Promes, Ziyech, Neres i Tadić. No bo to działa po prostu najlepiej w tym układzie, zwłaszcza, że Van de Beek daje jakiś tam spokój w drugiej linii. No, Neres miał taki sobie początek sezonu, także cieszę, że już wszystko jest w porządku. Ale nie jest idealnie. Pomijam już ten odwieczny problem drugiej linii, ale wiele osób zwraca uwagę, że Dusan Tadić no nie do końca jest tym samym Tadiciem, co w ubiegłym sezonie. I trudno mi powiedzieć, czy to nie jest kwestia tego, że trochę ciąży mu ta opaska kapitańska i nie chodzi mi o to, że on mentalnie temu nie jest w stanie sprostać, bo nadaje się do tego idealnie. Natomiast no, ktoś, kto nosi opaskę kapitańską, raczej nie jest zdejmowany z boiska. Krótko mówiąc, Tadić gra mecz w mecz 90 minut, no nie w każdym spotkaniu, ale w zdecydowanej większości. Ubiegły sezon też miał bardzo intensywny. To nie jest jakiś tam junior. Obawiam się, że może to jest kwestia tego, że no, potrzebuje trochę luzu więcej, trochę więcej odpoczynku. Nawet jeżeli sam o coś takiego nie prosi, no, to też trzeba pamiętać, że w kadrze też sporo gra. Jego styl gry, czyli no, te uwielbiane przeze mnie zastanawianie się tyłem do bramki gra, tak, przytrzymywanie piłki i tak, żeby utworzyć kolegom okazję, no, jest często kopany w związku z tym, także no, też nie wpływa to dobrze na jego zdrowie. Nie mam wglądu w badania wydolnościowe Serba, prawdopodobnie nigdy takiego wglądu mieć nie będę, ale no tak na chłopski rozum wydaje mi się, że w ten sposób to działa. Także fajnie by było, gdyby Serb troszkę odpoczął. A swoją drogą mamy do czynienia z dziwną sytuacją. I to jest dziwne, że to jest dziwne. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, bo Ajax jest w oczywisty sposób największym, najbogatszym klubem w Holandii. Klubem, który mimo tego, że bywały momenty na przestrzeni lat, powiedzmy, że dziwne, no to niespecjalnie często zdarza się, żeby Jodan mieli jakąś wyraźną przewagę w lidze. A teraz coś takiego ma miejsce. PSV nie było w stanie ze Spartą w Rotterdamie wygrać, tylko 2-2 zremisowali. No i ma już 8 punktów straty do ekipy z Amsterdamu.
ekipy z Amsterdamu, która między sobą a PSV ma jeszcze AZ Alkmaar, które 6 punktów tylko traci. Ale no nawet jeżeli sam mówiłem, że na ten moment AZ jest drugą siłą, może nawet najlepszą formę mają w tym momencie w Holandii, no to na przestrzeni całego sezonu no mam wątpliwości. PSV ma jednak szerszą kadrę od AZ, bardziej doświadczoną. Nie wiem. Nie wiem, czy to nie będzie decydujące. No w każdym razie Ajax sprawia wrażenie, jakbym miał prostą drogę po zwycięstwo w lidze i wszystko, żeby skupić się na Europie. Dziwne to uczucie. Nie jestem przyzwyczajony, dawno czegoś takiego nie miałem jako kibica Ajaxu. Chętnie się do czegoś takiego przyzwyczaję oczywiście. No ale tak jak wspomniałem. To jest dziwne, że to jest dziwne, że takie rzeczy tak rzadko w sumie się na przestrzeni ostatnich lat zdarzały. To był osobliwy weekend w kontekście tego, że wielu faworytów dostało po dupie. No i tak się zastanawiam, czy to aż takie zaskakujące w kontekście Barcelony i tego, jak zagrała w Pradze i ogólnie jak się prezentuje na wyjazdach. 3-1 Levante pokonało u siebie Dumę Katalonii. 3-1, a gol, którego z karnego strzelił Messi, no nie powinno być tej bramki, bo karny został odgwizdany, gdzie tam niecałą minutę wcześniej Griezmann był na spalonym, zanim jeszcze Semedo był faulowany. Faul sam w sobie oczywisty i tutaj nie mamy żadnych pretensji. W ogóle sędzia dobry ananas w tym meczu, bo jeszcze wcześniej najpierw Suarezowi pokazał żółtą kartkę za faul, który popełnił Artur. Także elo, pozdrawiamy hiszpańskich sędziów. Może jeszcze do nich dzisiaj wrócimy. No w każdym razie. To jest coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego, jaka dysproporcja jest pomiędzy występami Barcelony na Camp Nou i na nie Camp Nou. W oczywisty sposób każdej drużynie, prawie każdej drużynie lepiej gra się u siebie, bo kibice i tak dalej, ale aż taka różnica przy piłkarzach tej klasy. No jest to dla mnie coś, nie jest to normalne, jest to irracjonalne całkowicie. No i w tym spotkaniu Barcelona no, miała tam swoje okazje, ale w ostatecznym rozrachunku myślę, że kibice Barcelony rozgoryczeni mogą być nie z powodu wyniku, który by nie odzwierciedlał tego, co się działo na boisku, tylko z powodu postawy swoich zawodników. Levante to nie jest tak, że jakoś fuksownie wygrali. W drugiej połowie Barcelona w gruncie rzeczy nie istniała. I to dosyć dziwne, że po przerwie tak bardzo im się zgasło. Frenkie de Jong, który przed przerwą budził moją radość niesamowitą, oczywiście grając na tej szóstce, mając kilka swoich tam kółeczek, driblingów i tak dalej, dając mi te moje małe radostki, których nigdy się nie pozbędę, w sensie, że dostrzegania tego i czerpania z tego frajdy, ale po przerwie najłatwiej byłoby to zwalić na wejście Busquetsa, ale no też, nie wiem, jakiś rozluźniony w złym tego słowa znaczeniu, roztrzepany, rozkojarzony, może tak. Zaczął źle podawać i tak dalej. No Busquets, myślę, że swoją zmianą widywałem lepsze zmiany w historii Barcelony. Ba, nawet widywałem lepsze zmiany w wykonaniu Valverde w Barcelonie. No dramatyczne wejście Busquetsa. Oczywiście, nie wiem, piłkarzom ekstraklasy życzyłbym takich dramatów jak jego występ. No bo nawet pomimo swoich błędów i tym, że zawalił bramkę jedną, no to jednak pomimo tego miał kilka fajnych zagrań. No ale tak sobie to wyglądało po przerwie. Ter Stegen, właśnie, myślę, że warto o tym wspomnieć. Gol Borchy Majorala. Czy to była szmata? Nie, myślę, że to nie była szmata. Myślę, że trudno mieć jakieś wielkie pretensje do Niemca. Można było się spodziewać, że to obroni, ale no nie udało się. Bez jakiegoś tam dramatu w każdym razie. Myślę, że Piqué jest dużo większym winowajcą w kontekście tego gola. Ale tak sobie myślę, że Ter Stegen zasłużenie, myślę, że powiedzmy to sobie na samym początku, ma reputację piłkarskiego, bramkarskiego boga, nie wiem, prawdopodobnie drugiego najlepszego czy trzeciego najlepszego piłkarza Barcelony. No i
jak mu się coś tam wydarzy, to się to wybacza najzwyczajniej w świecie. Ale wyobraźcie sobie, że takiego gola, jak ten strzał Majorala, dobry strzał też, nie ujmujmy niczego strzelcowi, że ten strzał puścił Thibaut Courtois. To ja zakładam, że Madridismo już strugałoby jakiś tam pręgierz, żeby tam ukarać przykładnie Belga. No nie, to jest osobny temat, ale myślę, że Belga się niesprawiedliwie krytykuje często. No w każdym razie słabo. Barcelona, jak zawsze, na wyjeździe jest loteria z ich formą. Często wychodzi z tego kupsko. Tak jak właśnie teraz. No i śmiesznie. W ogóle ta liga hiszpańska w tym sezonie sprawia wrażenie, jakby jej rodzicami było rodzeństwo. Jest fatalnie wygląda czołówka. Wszyscy się dzielą punktami i trudno jest mi odnieść wrażenie, że wynika to z tego, że to dół tabeli tak bardzo się poprawił. Nie, to góra jest słaba po prostu. Na ten moment, mam świadomość tego, że jest dopiero listopad, na ten moment nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby ekipa z La Liga zdobywała Ligę Mistrzów. Zaskakująco przyzwoite widowisko dostaliśmy w Sewilli, gdzie podopieczni Lopetegiego zremisowali 1-1 z Atletico Madryt. Sewilla grała u siebie, jest też w lepszej formie, dlatego była faworytem tego spotkania. Wygrać się nie udało, powiem więcej. Atleti sprawiało wrażenie ekipy, która była bliższa wygranej, ekipy, której bardziej zależało na zdobyciu 3 punktów. I bardzo się cieszę, że to był dużo efektowniejszy mecz, niż można było się spodziewać po tego sezonowych wyczynach materacowej ekipy. Zwłaszcza po przerwie. Widać było spory wigor, sporą chęć do tego, żeby odrobić stratę, która była po pierwszej połowie. Diego Costa bardzo ucieszył tego malutkiego człowieczka, który we mnie siedzi, no bo zmarnował karnego, anulowano mu też gola, a gola dla Atleti strzelił Morata, który w ogóle w niezłej formie jest ostatnimi czasy. I czy to jest mecz, który mógłby jakiekolwiek wnioski nam wysnuć z siebie? No chyba nie bardzo, bo raz, że Atleti nie pokazało niczego specjalnie nowego, może to, że jeżeli jest mocno zmotywowany na jakiegoś rywala, to potrafi zagrać trochę lepiej i że jest w stanie jakiś tam w miarę efektowny futbol prezentować. A Sevilla dużo biega, nie wytrzymała tego meczu kondycyjnie tak swoją drogą. Co jest do zrozumienia w starciu z podopiecznymi Simeone? No jest to wesoła drużyna, która często nie potrafi wygrać meczu, który wygrać w sumie powinna, przynajmniej patrząc na przedmeczowe przewidywania. No i w związku z tym, że mamy za sobą dziwny tydzień, no to Oblak zawalił gola. Wydaje mi się, że obrońcy bramkarza Atleti nie do końca mają rację, bo wspomina się o tym, że tam obrońca może skubnął piłkę tuż przed nim, że być może za późno tę piłkę widział. No nie, z tego co ja widziałem, z tego jak ja patrzyłem na te powtórki, a było ich całkiem sporo, no to powinien był to obronić. Na tym poziomie oczekiwałbym od bramkarza, że jednak się wybroni z tej sytuacji. No i znowu, zastanawiam się, czy kamienowanie, czy może krzyżowanie Courtois miałoby miejsce przy analogicznej sytuacji z udziałem Belga. No ale to tak na marginesie. Wspaniałe wyniki Barcelony, Atleti, Sevilli z punktu widzenia Realu Madryt, no sprawiały, że nie było możliwości, żeby królewscy wygrali ze słabiutkim w tym sezonie Betisem u siebie. No, to by było zbyt piękne. Zakładam, że ten, który kontroluje symulację, w której żyję, no, uznał, że nie może przeginać z tymi dobrodziejstwami dla mnie w tej kolejce, bo bym się obudził. Real bezbramkowo zremisował u siebie z Betisem Sevilla. Mam po tym starciu naprawdę mieszane uczucia, bo z jednej strony znowu Real dosyć wyraźnie zdominował rywala u siebie. Myślę, że
Nawet jeżeli w końcówce, zwłaszcza Betis miał jakieś tam okazje, no to jednak można odnosić wrażenie, że nawet biorąc poprawkę na to, że rywal nie był z najwyższej półki, no to jednak, że ta obrona, czy w ogóle bronienie drużyny jako takiej, bo nie tylko o obrońcach mówimy, no że działa, że wygląda to tak, jak powinno wyglądać, że jakieś tam ofensywne zapędy przeciwnika są dosyć szybko kasowane. No i za to propsy na pewno. Trochę gorzej wyglądało to jednak z przodu. Jak zawsze aktywny Benzema, któremu czasami brakowało paru centymetrów, żeby odpowiednio dostawić nogę i skierować ją do bramki. Rodrygo, który... Właśnie, zatrzymałem się może przy Rodrygo. Czy Rodrygo należy krytykować za ten mecz? Moim zdaniem nie. To dalej są jego bardzo początki w Madrycie i niczym specjalnie nie wkurzył. Widać, że z jakimś tam rozsądkiem podchodzi do gry w piłkę nożną. Niektórzy się zastanawiają, czy to jest rozsądek, czy może brak odwagi. Wydaje mi się, że to pierwsze i to dosyć zdecydowanie. Mam takie poczucie, nie wiem, z Galatą chociażby. Nie miałem wrażenia, jakby bał się jakichś tam pojedynków, ostrych wejść i tak dalej. Zresztą z Betisem też były takie sytuacje. No tyle tylko, że no nie potrafię pozbawić się tej myśli, nie potrafię wygonić jej z głowy, że całość ocen, ogół ocen Rodrygo, to są tylko i wyłącznie porównania z Viniciusem. Porównania, z których młodszy z Brazylijczyków wychodzi obronną ręką. No tyle tylko, że mając w głowie wszystkie wady, jakie są udziałem Viniciusa, które definiują go jako piłkarza na ten moment, no nie jest... To są tak specyficzne wady i tak mocne, silne, że dosyć nisko zawieszamy poprzeczkę Rodrygo. I oczywiście to jest bardzo młody piłkarz i ja na ten moment odnoszę wrażenie, że będzie z niego naprawdę całe mnóstwo pociechy w Madrycie. No ale stawiamy chyba poprzeczkę mimo wszystko za nisko. Jeżeli tą poprzeczką jest, hej, nie bądź gorszy od Viniciusa. Vinicius swoją zmianą... Okej, gola nie strzelił, ale ja bym ocenił pozytywnie to wejście na boisko starszego z Brazylijczyków. Oceniłbym pozytywnie, bo zaczęło się naprawdę sporo dziać po tej prawej stronie. Rodrygo po przerwie troszeczkę zgasł i ta zmiana, nawet jeżeli nie byłem ją na początku zachwycony, no to ostatecznie gdzieś tam łapie sens i wydaje mi się, że to była niezła decyzja. Był sam na sam z bramkarzem po w końcu jakimś dobrym podaniu Mendiego i to prawą nogą, zaznaczmy. No i wiele osób ma pretensje, że zmarnował, że nie strzelił. I rozumiem to. Rozumiem to, bo nawet jeżeli uważam, że warto byłoby zwrócić uwagę na to, że naprawdę super skleił piłkę przy tym przyjęciu, że to nie była technicznie prosta sprawa. No i że tak jak Leszczu z Fioletowej zwraca uwagę, no, że miał piłkę na gorszej nodze, że blisko bramkarz i tak dalej. Krótko mówiąc, że to nie jest sytuacja mem. No to jednak te zmarnowane sytuacje Viniciusa nawarstwiają się w takim tempie. I tych goli jest tak mało, że w oczywisty sposób, nawet jeżeli nie ma jakiejś tam wielkiej winy w jakiejś tam konkretnej sytuacji Viniciusa, no to zmarnowana sytuacja, z jakiego powodu ona by zmarnowana nie była, no, budzi coraz większą frustrację. I rozumiem to, sam zresztą to czuję, zanim się jakoś tam głębiej nie zastanowię nad każdą sytuacji. No, zdenerwowanie po prostu. Real był trochę bezzębny, Real miał problemy z tym, żeby jakieś w większej liczbie konkretne sytuacje stwarzać. Podobał mi się cross oczywiście, cross, którego te przerzuty, zwłaszcza na prawą stronę,
No coś pięknego. Dużą frajdę sprawia oglądanie tego, jaką precyzją Niemiec te piłki dogrywa. No, tylko szkoda, że adresatem tych piłek jest Dani Carvajal. I to nie chodzi o to, że mam pretensje do Niemca, bo nie mam. Robi, co robić powinien. Ale no, Carvajal nie jest w tym momencie... Albo nie, jest. Jest piłkarzem, na którym można polegać, bo ma się pewność, że on kilka razy przynajmniej coś konkretnie w meczu zmaluje. No i Hazard miał 2-3 rajdy. Strzelił gola, który słusznie został nieuznany, bo tam był dosyć wyraźnie spalony. No nie wiem. Cały czas zmieniam jakieś tam podejście do Hazarda. Mam świadomość tego, że trochę na wariackich papierach do tego podchodzę. No bo tak jak cały czas mówię, że okej, powoli dochodzimy do momentu, w którym Hazard będzie robił to, czego się od niego oczekuje. No ale trochę za bardzo powoli to idzie. Bo ten mecz, no nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że to jest mecz, który normalnie, w normalnych okolicznościach Realowi Madryt wygrywa piłkarz z siódemką na plecach. A, jeszcze ten karny po 80 minucie, który powinien niby być odgwizdany dla Realu. No nie. Nie mam problemu z tą decyzją. Absolutnie nie mam żadnego problemu z tą decyzją. Mam problem z przepisami, które pozwalają arbitrowi na takie zinterpretowanie tej sytuacji, że jakiej by decyzji nie podjął, to będzie w stanie się z niej wybronić. Ja już jakiś czas temu mówiłem. Dla mnie nieważne jaka ręka w polu karnym powinna się kończyć karnym po prostu. I to nie chodzi o ten mecz konkretnie, nic z tych rzeczy. Nie mam pretensji do sędziego, bo kierował się jakimiś tam wytycznymi, ale tak jak również często powtarzam, jestem fanem klarownych, jednoznacznych rozwiązań i nabita, nie nabita, ręka w polu karnym powinna się kończyć karnym. Ktoś powie, że, o, że będzie mnóstwo karnych w związku z tym. Obrońcy się nauczą chować ręce z tyłu i tyle z tego będzie po prostu. Będzie to trudne, trochę zajmie czasu, ale jestem przekonany, że tak właśnie by się ostatecznie stało. No, także Real bardzo pozytywnie. Zachował czyste konto, nawet dwa czyste konta, do tego zrównał się punktami z Barceloną. Super mecz. Podoba ci się ten film? To znaczy, że masz świetny gust. Chcesz zrobić coś dobrego dla społeczności polskich fanów piłki nożnej? Jest na to jeden prosty sposób. Udostępnij ten film swoim znajomym. O Jezu, co za ból. Ostatnią rzeczą, o jakiej sobie dzisiaj porozmawiamy, jest ta fatalna kontuzja André Gomesza, a w zasadzie faul Sona, który no, doprowadził do tej kontuzji, chociaż to dopiero zderzenie z Aurierem sprawiło, że Portugalczyk no, w dosyć makabryczny sposób przestawił sobie stopę, powiedzmy. Na Twitterze zrobiła się nawet całkiem awantura o tę sytuację, no bo społeczność podzieliła się. Jedni nazywają Sona bandytą i zarzucają innym, że jakim prawem usprawiedliwiacie tego zbója i że kupił was swoim aktorstwem i pokankiem. A druga grupa, do której się zaliczam, to już od razu wam powiem, twierdzi, że Son zachował się jak idiota. To był boiskowy debilizm to, co zrobił i od tego nie należy uciekać i o tym należy mówić od początku. Ale ostateczny efekt tego wszystkiego to jest nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Po prostu niefortunnie się stało, że Gomez wylądował w szpitalu. To było tak, Everton gościł siebie Tottenham i w drugiej połowie André Gomes łokciem tam się kontaktuje sympatycznie, nie, z Sonem. Potem Son, zakładam, że chcąc się w jakiś tam sposób odegrać, wchodzi w ślizgiem od tyłu, nie, nie,
nie wchodzi korkami w nic tam Gomeszowi, ale powoduje jego upadek. Wszystko dzieje się w dosyć dużej prędkości, no i wykręca sobie bardzo boleśnie. Prawdopodobnie na dobry rok, wykluczając z gry Gomesza. No, Portugalczyk wpadł na Oriera i się skończyło tak, a nie inaczej. Son zobaczył nogę Gomesza. Bardzo szybko pojawiły się w jego oczach łzy. Bardzo ekspresyjnie się zachowywał. Widać było, że mu na tym wszystkim, że to wszystko wstrząsnęło nim. Zresztą nie tylko nim, bo inni piłkarze również no, z takim nieprzyjemnym wzrokiem się no, snuli w zasadzie po boisku. Na całe szczęście noga jest cała, z tego co tam widziałem. To nie jest tak, że jakieś zagrożenie życia miało miejsce i całe szczęście. No ale... Zacznijmy od tego, że w moim odczuciu ta reakcja była szczera. To nie jest tak, że codziennie takie rzeczy się zdarzają i na niektóre sytuacje trudno się przygotować. Czasami jest to wręcz niemożliwe. Wiecie, to trochę tak jak z babcią, która nam umarła. Doskonale wszyscy wiemy, że ktoś z rodziny prędzej czy później uda się na tamten świat i możemy sobie o tym myśleć bardzo wiele razy, bardzo intensywnie i tak dalej, ale jak to się stanie, no to i tak uderza smutek i wszystkie te niefajne rzeczy, niezależnie od tego, jakbyśmy się mocno na to przygotowali. I twierdzenie, że Son tutaj grał pod to, żeby wzbudzić współczucie i ewentualnie, żeby nikt na niego zły nie był. Naprawdę, Son powinien się do Hollywood udać. Czy może nawet nie do Hollywood, bo w tych największych amerykańskich produkcjach to aktorstwo nie jest jakieś tam super hiper, wbrew pozorom. No, naprawdę, jakieś, powinien wykłady w ogóle w jakichś szkołach aktorskich prowadzić, bo coś niesamowitego. No. Trzeba mieć albo 12 lat, albo być strasznym cynikiem, moim zdaniem, żeby twierdzić, że Son udawał. To, że, nie wiem, Roy Keane na przykład, łamiąc komuś nogę, dosłownie podchodził jeszcze pluł na tego biednego delikwenta, to nie znaczy, że każdy tak robi i że to jest normalne. A że Son jest jeszcze dodatkowo jeszcze kolesiem, który... No, dał się poznać jako osoba wylewna, tak, jako ekstrawertyk, no to ciężko się tutaj dziwić. I teraz tak. Son nie zachował się jak bandyta, moim zdaniem. Ten wślizg bandycki nie był. Możemy się różnić, ja tutaj mam dosyć klarowną opinię, ale nawet jeżeli nie uważam, żeby to był bandytyzm, no to z całą pewnością Koreańczyk zachował się nierozważnie. I w związku z tym, choćby dlatego, żeby inni piłkarze mieli nauczkę, no to mam nadzieję, że Koreańczyk, mimo całej mojej sympatii, mimo tego, że go tutaj usprawiedliwiam trochę, no to powinien dostać najwyższy możliwy wymiar kary. Nie wiem, tam 2 miesiące powiedzmy, czy jak to tam w Anglii wygląda, powinien sobie od piłki nożnej odpocząć. No, nie widzę innej opcji. Tutaj niezależnie od intencji, brak rozwagi, nieodpowiedzialność należy po prostu karać. I liczę na to, że tak się właśnie stanie. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Zachęcam do zajrzenia do linków w komentarzu przypiętym pod tym filmem, bo są tam rzeczy. I zachęcam do zajrzenia na ten kanał, jak będzie następny film, ponieważ mam nadzieję, ba, jestem przekonany, że w świecie piłki nożnej znowu, nadal, cały czas będą działy się rzeczy. A jak interpretować, patrzeć i myśleć o rzeczach bez mojego komentarza? No przecież się nie da. Dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi. Dziękuję Majkowi z Underground Pix.